agentem Wiedźmina w Felem był nilfgaardzki agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojną krainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. Więc tak, nowy akt, dział, nowy loading. Tak jak chciałem wam pokazać ostatnio, tak chciałem wam pokazać teraz. Wygląda całkiem fajnie, bądźmy szczerzy. Więc tak, ja jestem Blacky, to jest Geralt z Rivii, Wiedźmin znaku cechu wilka. I gramy w Wiedźmin 3, Dziki Gon. Sprawdźmy mapę, co tu na mapie mamy oznaczone. Krwawy Baron. Karczma na rozstajach. Wiedźma jeszcze na bagnach pewnie jakaś. J. Co mamy na J? Krwawy Baron. Okej. Okay. Ja mam poziom 4. Zdecydowanie wiedźmińskie. 33 poziom, no dobra. Porobimy jeszcze misje główne, póki nie wbijemy odpowiedniego poziomu. Jeżeli nie, to ja sobie poekspiewam z wami może kiedyś na live. Czy tam mogę szybką podróżą się udać? Stąd? To w ogóle jest... No chyba nie mogę, tak czy inaczej. Na płotkę. I zasuwamy. Tej strasznej, nawiedzonej przez dziki gon wsi, przez puszczę, do krwawego barona. Myślę, że droga na przełaj będzie najszybsza. O mój Boże, nie, uciekamy. Nie chcemy się bić z tymi panami. Oni mają 7 level, ja 4 i mało życia. Może powinienem jeszcze podekspić Wiedźmina? Zobaczymy. Pomyślimy, jak będą nasze takie problemy spotykały częściej, że nie będziemy mogli walczyć z przeciwnikiem dużo mocniejszym od nas. Żołnierze barona. No. Dobrze się ze sobą przynajmniej zgadzają. Odszukaj barona. Przypomina mi to Gotika i wejście do Gotika na samym początku. Gotyku jedynce. Kupię. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Jaki pakier. Ja nie mogę. Bywaj. Kiczownicę powyłaszał. Dobry młody. Zawsze lubię dzieci w tej grze. Mają najlepsze teksty czasem. Kto idzie? Geralt z Rivii, biały bieg, słyszałeś? Zależy, kto pyta. Wiedźmin, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wyhendożyć piękną cerą. Ja go znam. Karczma na rozstajach. Byłeś tam niedawno. Myślałem, że pójdziesz grzecznie w swoją stronę. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną, tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin, wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Oooo,
to ta mina była taka... Jest was więcej? Cieniasy? Wiedźmina do barona! Tylko bez awantu. Nie ma rację. Jasne. Jasne. Biedny hołku. O, jest jakaś tam... Jesteś sierżantem temerskiego wojska? Nie twój interes. Dezerter. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tymi... O. To jest na nasz poziom. Albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wam i baron? Tak, dowodzi. Nie ma patriotów na tym świecie. Dowodzi wam i baron. Chyba baron ma wszystko w... Właśnie. I stwierdził, że swój interes jest najważniejszy. Dużo tu ludzi różnych. Myślę, że to może być ważne później. Na chwilę stoi jakaś straż. Tak myślę już na wszelki wypadek po wiedźmińsku. Co by trzeba było robić? O, jakie fajne zioła. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Odwaliło. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Odwaliło mu do reszty, już się niczym pewnie nie przejmuje. No, popatrz. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. Tak to jest z plotkami. Niewiele ma pokrycie w rzeczywistości. Racja. Jestem... Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. Wow, gładko poszło jak na taką postać ważną chyba. Więc... Rozgość się. Serio? Miałem jeszcze gorzałkę. Boję się, że zaraz to się źle skończy, mnie zaatakuje. Jest. Napijesz się? Albo to trucizna. Napije się. Ryzykujemy. No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Ciekawe czemu? Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? W sumie jest ładnie. Tak naprawdę. A w sumie nie jest paskudnie. Tak naprawdę. Myślałem nie o tej krainie. Przejdźmy do konkretów. Przyszedłem tu rozmawiać o krajobrazach. Błąd. Widać, że jesteś tu od niedawna. A tymczasem tutejsze bagna i torfowiska to bardzo ciekawe miejsca. Lełowcy potworów. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. On córkę stracił, widzieliśmy plakatów pełno. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? Znajdź mi córkę. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel.
Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bajen. Ładowanie. Będziemy grali Ciri. To był ciekawy plot twist. Znowu. Ale jak bardzo... Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. O, wreszcie. Gramy z Cyrillem. Muszę się stąd wydostać. Mam wrażenie, że biega szybciej niż Geralt. Nie ma być miejskiego zmysłu. Muszę jej pomóc. Wow! Ja cię boję. Jezu, jak działa ta teleportacja. Wziąłem wątrobę piłkę. Możesz zejść. To człowiek? Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Wow. Też się zgubiłam. Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Dobre podejście, lubię cię. Co się stało? To? Nic takiego. Skąd się tu wzięłaś? Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. Byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Wow, grubo. Wojna. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? Plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Zabijemy ich. Jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie, to znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby i cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Zobaczmy, co ma w ekwipunku. Nie mogę otworzyć ekwipunku. Wilki! Schowaj się. Boże, ta walka wydaje się... Ha!
Uciekaj. O, to Ciri ma znacznie większy poziom niż Geralt. Przynajmniej 400 bije każdemu wilkowi. Kurczę, regeneruj się. O, jest gorzej. O, to będzie trzeba przechodzić w nieskończoność. Sposób walki Ciri jest świetny. Ta teleportacja jest niesamowita. I magiczne zdolności. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Zależy, o którym mówisz, tacie. Poczekaj, tu nie podchodź. Na pewno nie widziała, kto tam jest. Muszę coś sprawdzić. No to nie był wilk. Ruch. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Noga. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. To dziecko dobre jest. A to co? Jest niecierpliwy. Wyssany szpik. Ciekawe. To samo co Geralt. Jeszcze oczy. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Dobrze wiedzieć, że niedawno. Głowa. Schylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. Tam przegryzłem język. Zreszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podwróciło i cisnęło o drzewo. Podsumujmy. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Zabijemy go. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie. Prawie. Taki bardzo specjalny olej. Prawie z rzepaku. Smalcu, tojadu, blekotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie tatko. Wujek. Wujek Vesemir. Ciekawe, co myśli o Geralcie. To wygląda na tojad. Mamy tojad. Tojad. I mioła. Tojad jeden, liście blekotu. Wyżej. Sprawdzimy tutaj dobrze tą polanę. Tojad to wilcze ziele, tak? Więc myślę, że tam, gdzie są wilki, to powinno być wilcze ziele. Blekot. Jest blekotu jeden. Więcej tu jadu. Jesteś liściem blekotu. I mioła. Tutaj pewnie dalej będą liście blekotu. Gdzie się widzicie? Ja nie bardzo. Pewnie o to chodzi w tym.
żeby poszukać dobrze bez tego zmysłu. Kontrapowinka się przyda, dobrze? To może lekko. Właśnie. Trzeba było się troszkę wrócić, tylko no jak ten Wiedźmin wszystko, mam już wszystko zaplanował. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ciekawe, co to było. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Ona chyba nie wie, ile lat minęło. Która biegniemy młoda, nie ma się co ociągać. Nie mi trężymy czasu, tylko biegniemy. Szukamy króla. Schowaj się. Młoda, ja z tobą nie mogę walczyć na głowie. Takie ataki na bici są niezłe. Nie damy się zachodzić. Walka jest bardziej dynamiczna na pewno. Ciebie niż Geralta przez ten teleport. Złudzenie teleportu. Fuck. Dobra. Kończymy go. Ta masa tutaj jakby nigdy nic. Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Ciekawe, ile trwa rozdział Cili. Wow. Rodzice biegniemy. Często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę. Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. O Boże, wiejskie legendy. Bardzo straszne. Tak bardzo straszne i przerażające. No to prowadź. Naprawdę to brzmi jak straszny żart. Horror. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Lubię tę logikę dzieci. Jest naprawdę, naprawdę fajna. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę, schowaj się. Tylko na ten sposób spamowanie. Easy. Król wilków. Zdolność Ciri jest za dobra. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Nie żyje. Nie przyjmuj. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana.
Wow. Ta laska jest świetna. Jak mówię świetna, mam na myśli świetna. Lepiej się mi nie grało niż Geraltem i była jakoś zbufowana i dużo silniejsza niż on. A ten overpowered teleport jest... No super. Cirilla jest lepszym bohaterem Wiedźmina niż Wiedźmin. Już wiem, gdzie idzie ta seria. No i kogoś się tu przyprowadzili? Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przeposzczuję! No, było blisko. Jedzą szybko, tak. Jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedź spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Ale ma, kurczę... Ładna jest. Nie wiem, czy nie wolę jej od Yennefer. Co ja rozpatruję? I zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Zapytam Małgosię. Z dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Rozumiem, że czegoś chcesz. To dla mnie ważne, stary, serio. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. Przynajmniej w tej kwestii jesteśmy szczerzy ze sobą. Dobra. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Wynająłeś najlepszego śledczego w kraju. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Wiecie? Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Chyba ich szukał, ale zapytamy tak naiwnie. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu chuj spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Velen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Masz wrogów? Na pewno ma. Się porwał.
Masz wrogów? Tam, tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety? Anna po staremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. Dobre podejście, Magoś jest... Naprawdę go lubię. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Kontynuować tę misję będziemy w następnym odcinku, bo ten już się niezwykle przedłuża. Więc to tyle. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia, zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja jestem Blacky, to jest Wiedźmin Geralt z Rivii, a to jest gra Wiedźmin 3 Dziki Gon. Na razie.